Wszystkim dzisiaj trochę z innej strony, już słońce wschodzi, wczesny poranek jest, dzisiaj tak trochę wystartowałem szybciej, koło czwartej wystartowałem. Słuchajcie, dzisiaj w innym temacie, nie będziemy mówili o profilaktyce, nie będziemy mówili o wychowaniu, będziemy mówili o pomocy do drugiej osoby. Jak wiecie, jest taka akcja, albo nie wiecie, to się dowiecie, cegiełka dla Olgi, gdzieś tam działane jest dość mocno. Dzięki temu tak nakryte sytuację, Olga miała wypadek, przez co jest osobą póki co niepełnosprawną, jest dla niej szansa. Zebrały się pieniądze, ludzie dopisali, zebrały się pieniądze na rehabilitację, aktualnie jest w Iławie. Wszystko jest ładnie, pięknie, z tym, że troszkę możemy jej pomóc, popracować nad motywacją. Wraz z organizatorem akcji, z Anią, która bardzo pomogła, zainicjowała zbiórkę pieniędzy i tak dalej, z którą też jestem w kontakcie, pomyśleliśmy, że może wyślemy Oldze kartkę. I to jest moja prośba do Was. Proszę, potraktujcie to bardzo poważnie, to nie kosztuje dużo, ale dzięki temu daje motywację do walki, żeby wstała i cieszyła się życiem. Ma 23 lata, z tego co pamiętam, chyba nie przekręciłem, także całe życie przed nią, pomóżmy jej. Także zachęcam Was do tego, żeby każdy napisał kartkę, włożył w kopertę albo na widokówkę nakleił znaczek i poogarniał. Jeżeli masz talent, umiesz, potrafisz rysować, narysuj coś pozytywnego, narysuj coś z przekazem. Jeżeli nie wiesz, co napisać, to po prostu napisz: jestem z Tobą, Olga, trzymaj się, Olga. I wtedy gdzieś tam Dodamy dziewczynie skrzydeł. Ja oczywiście sam wyślę nawet kilka takich kartek. Tutaj wiem, że kilka osób już tak wstępnie rzuciłem pomysł, też będzie przystępowało do akcji. Także słuchajcie, jest możliwość pomocy. To nie będzie kosztowało dużo, tak? Możecie jeszcze się do zbiórki przyłączyć. Informacja jest gdzieś też w linku pod filmikiem, w komentarzu podam. Ale słuchajcie, zepnijcie się proszę, idą święta, dla części osób jest to mega ważne przedsięwzięcie, wysyłacie kartki na święta swojej rodzinie, wysyłacie coś tam, słuchajcie, wyślijmy też Oldze. W komentarzu też podam adres, na jaki można, bo jesteśmy w trakcie ustalania, dzisiaj powinniśmy to wiedzieć, także słuchajcie, moja serdeczna prośba, nie bójmy się pomagać, pomagajmy i w ten sposób możemy dodać dziewczynie skrzydeł, także nie możemy tej możliwości zmarnować. Taki krótki, 3-minutowy przekaz dzisiaj z mojej strony, także liczę na Wasz duży odzew, liczę na to, że udostępnicie ten filmik, liczę na to, że udostępnicie informacje o tym. Być może z jednego domu więcej kartek wyślemy, być może to będą życzenia świąteczne, być może życzenia zdrowia, nieważne, ale zróbmy coś, żeby Olga poczuła się, że jesteśmy z nią, tak? Że myślimy o niej i niech dziewczyna dostanie skrzydeł, niech zacznie chodzić, niech zacznie się przemieszczać, teraz tej siły potrzebuje i ona, i jej rodzina. Także liczę na Was, jeżeli jakieś pytania w komentarzu, ja bądź Ania na nie odpowiemy. Jeżeli pytań nie ma, na pocztę wysyłamy i temat zamknięty. Także trzymajcie się ciepło, pamiętajcie o tym i wyświadczajmy dobro każdego dnia. Zacznijmy od siebie i od teraz. Pomyślcie o tym, ja jadę dalej, przede mną dość ciężki dzień, dość dużo kilometrów. Także do usłyszenia, do zobaczenia, być może wieczorem, kiedy to będę wrzucał, jak ustalimy adres i dogadamy szczegóły. Trzymajcie się ciepło, hej!